Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Damian. Dzisiaj porozmawiamy sobie o temacie natury przywiązania, pragnienia, braku i lęku przed utratą. Zapraszam. Obserwując swój umysł, starając się rozwikłać jego mechanizmy obronne i próbując zrozumieć siebie, na pewno zaobserwowaliście fakt, że umysł, wasz umysł przywiązuje się. Przywiązuje się do idei, przywiązuje się do słów, przywiązuje się do koncepcji, przywiązuje się do ludzi, przywiązuje się do wspomnień, przywiązuje się do rzeczy, przywiązuje się do różnych ideologii, przywiązuje się do jedzenia, przywiązuje się do hobby, do pasji, przywiązuje się do. Rzeczy, które sprawiają mu radość, przyjemność. Dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tak dlatego, bo umysł nie chce opuszczać swojej strefy komfortu. Umysł nie chce pozostawać z rzeczami, które są dla niego nieznane i niekomfortowe. Umysł po prostu chce mieć wokół siebie cały czas rzeczy przewidywalne. Rzeczy, które sprawiają mu przyjemność, rzeczy, które pozwalają mu przetrwać. I taka jest natura przywiązania. Przywiązujemy się do tego, co ma pomóc nam przetrwać. Ale czym to przywiązanie jest na takim ontologicznym poziomie, gdy obserwujemy nasz umysł? Przywiązanie to myśl, przywiązanie to obraz. Przywiązanie to wspomnienie. Jeżeli zaczniecie obserwować swój umysł i zadacie sobie pytanie, do czego jestem najbardziej przywiązany, albo możemy pchnąć to bardziej hardkorowo, od czego jestem uzależniony, bez czego nie wyobrażam sobie swojego życia, to zobaczycie, że wyświetli Wam się wiele różnych obrazów, myśli, skojarzeń które symbolizują wasze przywiązania. Możecie również zaobserwować siebie w codziennych sytuacjach w momencie, gdy czujecie się niekomfortowo albo spróbujcie wyobrazić sobie granice w waszym życiu między waszą strefą komfortu a tą częścią waszego życia, gdzie już czujecie dyskomfort. Ta granica to jest strefa waszego przywiązania. To jest najbardziej, najbardziej tak, um, powiedzieć, unaoczniona strefa naszego przywiązania, jest to strefa naszej kontroli, strefa naszego wpływu. Jest to też strefa, w której czujemy się bezpiecznie, z której nie chcemy wychodzić. I tak dalej, i tak dalej. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ praktycznie większość naszego cierpienia, większość naszego cierpienia psychologicznego, które sobie stwarzamy, naszego cierpienia pochodzącego z poczucia braku, lęku, to bierze się z przywiązania. Jesteśmy przywiązani do jakiejś idei i nie chcemy jej odpuścić? Jesteśmy przywiązani do naszej strefy komfortu i nie chcemy jej odpuścić? Jesteśmy przywiązani do ludzi i boimy się ich utracić? Jesteśmy przywiązani do pieniędzy? Jesteśmy przywiązani do naszego ciała? Jesteśmy przywiązani do zdrowia? I ja nie twierdzę, że przywiązanie jest złe i kompletnie musimy się go pozbywać. Kiedyś na początku swojej ścieżki duchowej, będąc pod wpływem inspiracji niektórych myśli buddyjskich i filozoficznych, miałem takie przekonanie, że absolutnie nie ma sensu się do czegokolwiek przywiązywać, i szedłem tym tokiem myślenia tak dość ekstremalnie. Z biegiem czasu zaobserwowałem, że jest to dość za bardzo idealistyczne niefunkcjonalne i absolutnie nikomu niepotrzebne i wcale nie trzeba aż tak iść hardkorowo na drodze rozwoju duchowego tak żeby mieć fajne życie a ja nawet uważam że w pewnym sensie jest to dość szkodliwe ale są takie różne przywiązania takie wiecie ja mógłbym to powiedzieć nazwać że to są uzależnienia które przeszkadzają nam w życiu codziennym są to rzeczy które, do których jesteśmy tak przywiązani, jesteśmy od nich tak uzależnieni, że nie potrafimy żyć bez nich, ale na dobrą sprawę, tak naprawdę aż tak do końca ich nie potrzebujemy, żeby żyć. I to najczęściej są uzależnienia. Wiecie, te, które znacie, nie? Powiedzmy, że to są takie soft uzależnienia, na przykład uzależnienie od jedzenia, które jest dość intensywne w smaku. Ale wiem, że jest dla nas niezdrowe. Na przykład jedzenie cukru, albo jakieś przetworzonych produktów, które zawierają wiele szkodliwych y, związków chemicznych, tak? Jesteśmy przy, przywiązani, jesteśmy uzależnieni i nie, po, nie, nie, nie potrafimy się pozbyć tego uzależnienia. Na przykład uzależnienie od substancji chemicznych, od kawy, uzależnienie od palenia papierosów, od narkotyków, od gier komputerowych, uzależnienie od hazardu, uzależnienie od internetu, od oglądania filmików, filmów, treści w internecie, od y, oglądania pornografii, uzależnienie od wygrywania, to jest coś z czym ja kiedyś miałem bardzo duży problem. Byłem uzależniony od tego, że zawsze muszę we wszystkim być najlepszy, tak? Albo zawsze muszę wygrywać. Więc jak doświadczałem w życiu porażki, to bolała mnie dwukrotnie, bo nie że doświadczałem porażki, to jeszcze czułem ten ból psychologiczny, gdyż moje ego było zranione, bo doświadczyło porażki, tak? Poczucie wstydu, poczucie odrzucenia zwątpienie swoje umiejętności, tak? I to też jest bardzo częste uzależnienie wśród ludzi, uzależnienie od wygrywania. Myślę, że nawet w świecie social media jesteśmy bardziej uzależnieni od tego, niż kiedykolwiek, szczególnie gdy w internecie częściej mówi się o sukcesach, tak, o zwycięstwach, niż porażkach. Ale też spójrzmy na, na, na inne uzależnienia. Na przykład, uzależnienie od rutyny. Tego, że potrzebujemy mieć rzeczy przewidywalne. Jeżeli rzeczy stają się nieprzewidywalne, to po prostu cierpimy. Albo, miałem jeszcze jedno uzależnienie, ale wypadło mi z głowy. Uzależnienie od pewności. Tak? Uzależnienie od tego, że zawsze musimy być pewni. Wszystkiego. To są, e, tak, mógłbym powiedzieć, dość w pewnym sensie oczywiste rzeczy. My je widzimy na co dzień, my je dostrzegamy, tylko nie zagłębiamy się w nie, nie analizujemy ich tak dogłębnie, nie zwracamy uwagi, jak te małe drobiazgi mają wpływ na nasze życie, nie zwracamy uwagi, w jaki sposób one się kumulują. W naszej psychice i jak bardzo nasz umysł racjonalizuje te uzależnienia, te przywiązania. Nie zwracamy uwagi na to, w jaki sposób one się dopełniają i tworzą taki efekt kuli śniegowej, w której jedno uzależnienie prowadzi do kolejnego. Tak. Um, jeżeli. Sięgamy po substancję, która wywołuje w nas silne reakcje, silne emocje, tak? To potem w innych sytuacjach możemy nie radzić sobie z emocjami, bo nie będziemy w stanie się kontrolować. Albo jeżeli ktoś ogląda dużo pornografii, to potem może mieć problemy z emocjami w innych kwestiach naszego życia, swojego życia. Mam. To jedno uzależnienie przyszło mi teraz do głowy. Uzależnienie od ludzi, szczególnie na przykład od poczucia bycia kochanym i wspieranym, tak? Uzależnienie od plotkowania. To są wszystko takie subtelne, wiecie, uzależnienia, które um, no mówię, na co dzień racjonalizujemy i nie zagłębiamy się dość mocno. W nie. Uzależnienie od emocji. Można być uzależnionym od emocji. Można być uzależnionym od emocji pozytywnych i można być uzależnionym od emocji negatywnych. Ale to jest ciekawe, nie? Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że emocje mogą być uzależniające. Ale tak jest. Uzależnieniem może być też ocenianie, osądzanie, krytykowanie, narzekanie, martwienie się. Jeżeli mamy taką osobowość, która. Nie potrafi funkcjonować w inny sposób, niż właśnie w tych różnych w tych różnych mógłbym to nazwać trybach. To też jest to w pewnym sensie uzależnienie. Uzależnienie od perfekcji, to jest też uzależnienie od osiągania. Nie? Przypatrzcie się sobie swojej głowie, swoim emocjom, sprawdźcie od czego jesteście uzależnieni i przede wszystkim sprawdźcie, jaki to ma wpływ na wasze życie. I sprawdźcie w jaki sposób jesteście uzależnieni od idei, od waszych przekonań, od waszych myśli wobec tych uzależnień. Czyli gdy zobaczycie, że macie jakieś uzależnienie, na przykład od kawy, albo przyłapiecie się na tym, że sięgacie po coś Słodkiego, albo spędzacie zbyt dużo czasu w internecie, tak, jakiekolwiek uzależnienie, to nie tylko zwróćcie uwagę na to, co to jest za uzależnienie, ale zwróćcie też uwagę na to, jakie wasze myśli, przekonania, obrazy, czy skojarzenia dyktują wam to uzależnienie, jakby stanowią otoczkę tego uzależnienia. Na przykład, wywołują was uczucie, że wy chcecie sięgnąć, po telefon, sięgnąć po coś słodkiego, i tak dalej, i tak dalej. A potem zwróćcie uwagę, w jaki sposób racjonalizujecie swoje uczucia względem tego: albo poczułem stres, albo potrzebuję odpocząć, albo potrzebuję ulgi. I przypatrzcie się temu. To ćwiczenie jest świetne, żeby wskazać różne nawykowe tendencje naszego umysłu. Jest świetne, żeby budować swoją uważność. Jest genialne, żeby rozumieć to, jak te małe rzeczy, które robimy na co dzień, wpływają na nasze doświadczenie. To ćwiczenie nie ma charakteru moralizatorskiego. To, to, to nie znaczy, że macie budować swoje poczucie winy, że robicie coś nie tak, czy coś takiego nie. Chodzi tu raczej o taki świadomy nawyk. Uważności w sytuacjach, gdy czujemy się do czegoś przywiązani. Jeżeli przyłapiecie się na tym, że macie jakieś uzależnienie, z którym chcecie popracować, to taka uważna świadomość, taka uważność tego uzależnienia może pomóc wam z niego zrezygnować. To oczywiście działa bardzo na takim poziomie subtelnym, delikatnie. Ale praktykując tą uważność w tych sytuacjach, gdy właśnie odpala nam się jakieś uzależnienie, można powoli, 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 powoli odpuszczać, 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 i to uzależnienie powoli będzie od ciebie odchodzić. Um, możesz spróbować. Ja tego próbowałem na wielu swoich uzależnieniach i działa genialnie. Szczególnie, że jest to praktycznie bezwysiłkowe. Tylko mówię, trzeba mieć dużo cierpliwości i dużo takiej bezwarunkowej miłości do siebie, bo to nie od razu działa ze wszystkim. Przejdźmy do pragnienia. Pragnienie jest dla nas czymś naturalnym, tak? Mamy w głowie obrazy, myśli, skojarzenia związane z pragnieniami i to jest normalne dla nas, że gdy wstajemy rano, to pragniemy kawy, tak? Chcę napić ciekawy, albo gdy wstajemy rano, to pragniemy świętego spokoju, albo gdy idziemy na spacer, to pragniemy tego, żeby w przyszłym roku pojawić się w jakimś nowym miejscu w życiu, tak? poznać jakichś wspaniałych ludzi, mieć mega fajną sylwetkę i w ogóle, tak? pragniemy nowego samochodu, pragniemy nowych rzeczy, nowych fajnych rzeczy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pragniemy kasy, tak? Pragnienia praktycznie nigdy się nie kończą. To znaczy, to zazwyczaj jest tak, że jak pragniemy jakiejś rzeczy i ją zaspokoimy, to zaraz pragniemy czegoś innego. I wiecie, tutaj warto jest też oddzielić pragnienia od potrzeb. Oczywiście na pewnym planie są to te same rzeczy, tak? Mam jakąś potrzebę, to pragniemy czegoś. Tylko, gdy zaspokoimy daną potrzebę, to zazwyczaj pragnienie znika i no już raczej się nie pojawia, prawda? Ale jeżeli ta potrzeba jest zaspokojona i umysł jest w dalszym stopniu dość aktywny, to może się pojawić jakieś pragnienie, które jest związane dalej z daną potrzebą, ale wykracza ponad daną potrzebę. I wtedy. No, przykładowo, tak, jestem głodny, jem kanapkę, ale pojawia mi się pragnienie, tak? I nadal jem kolejną kanapkę, mimo że ta pierwsza już zaspokoiła moją potrzebę. Albo kupiłem samochód, i fajnie jadę sobie samochodem, jest kwozacką, zaspokaja moją potrzebę, ale zaraz pragnę jeszcze nowszego modelu samochodu, mimo że moja potrzeba jest zaspokojona. Dlatego to jest takie dość śliskie, tak, takie subtelne. I ego czasami nas oszukuje tutaj, tak? Że nasze potrzeby są zaspokojone, ale ono dalej pragnie. To jest taka, wiecie, natura ludzkiego umysłu, zachłanność po prostu. Cały czas chcemy więcej i więcej i więcej i więcej i więcej. I e, z mojego doświadczenia pragnienia nigdy się nie kończą. To znaczy, można cały czas pragnąć coraz więcej, cały czas robić sobie dobrze we wszystkich aspektach życia i to się nigdy nie kończy. Możesz siedzieć w medytacji, uzyskać oświecenie, nirwane, po prostu aż głowa będzie cię boleć z takiego poczucia ekstazy, bo ta ekstaza się czasami zamienia w ból głowy, bo jest jej tak dużo, że już po prostu człowiek doświadcza mdłości, ale coś takiego dalej siedzi w ego, że ono by chciało jeszcze więcej. Nie? Um, Dlatego w pewnym sensie tutaj no, trzeba mieć tą taką mądrość wewnętrzną. To jest to, co mówiłem już kiedyś, że duchowe doświadczenia potrafią uzależniać. Um, nawet mimo tego, że powinny, do, do, powinny wywołać taki stan niedualny, w, której, w którym nie mamy ego i nie mamy umysłu i powinno być pięknie, fajnie i błogo, ale jednak jest coś w ludzkiej naturze, co sprawia, że. Człowiek cały czas chce więcej, tak? No i to nawet, wiecie, no, w różnych jakby odłamach duchowości występują różne patologie. No i tak to działa, nie? Ale powracając do tych pragnień, to również trzeba obserwować w umyśle. Cały czas trzeba się zastanawiać nad naturą swoich pragnień. Czy na przykład pragnienie pochodzi z, z wewnątrz, czy zewnątrz? Jaka jest różnica między pragnieniem z wewnątrz, a z zewnątrz? To trzeba samemu sobie przemyśleć. Jak ty to rozróżniasz, że ty coś pragniesz, a nie zostało to ci powiedziane z zewnątrz, nie? Na przykład, pragniesz nowy samochód, i teraz pragniesz go, bo ty go potrzebujesz, czy pragniesz go, bo, nie wiem, twój sąsiad sobie kupił nowszy model, i teraz ty uważasz, że ty potrzebujesz nowszy, bo chcesz się poczuć lepiej, nie? Chcesz się poczuć lepszy od kogoś, albo na przykład chcesz kupić sobie fajną koszulę, tak? I teraz pytanie, czy Ty chcesz tą koszulę, czy koszulę, czy ty jej potrzebujesz, naprawdę? Czy na przykład chcesz ją, bo ktoś ci powiedział, że powinien się sobie kupić. To są tylko przykłady. Trzeba samemu sobie to przemyśleć. No bo wiecie, to są też takie głębsze na przykład tematy, nie? Na przykład, czy załóżmy, że jesteś w takim wieku, kiedy musisz podjąć decyzję, że pójść na studia. I teraz chcesz iść na te studia, bo rodzice ci mówią, że warto iść, czy sam chcesz, nie? Um, I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie? Jakby to można przeciągać do różnych obszarów naszego życia, możemy to ekstrapolować, ale to, co jest najważniejsze, to, żeby zaobserwować w sobie moment, gdy wyrasta w nas pragnienie i mieć tą świadomość, czy ono jest Twoje, czy z zewnątrz. 99% Twoich pragnień pochodzi z zewnątrz. Strzelam. Są to różnego rodzaju obrazy mentalne, które Twój umysł sobie przywłaszczył, oglądając reklamy, filmy, rozmawiając ze znajomymi. Gdybyś zamknął się w pokoju w swoim mieszkaniu przez miesiąc i zaspakajał wszystkie swoje potrzeby i nie miałbyś żadnej informacji z zewnątrz, zrób taki eksperyment myślowy, możesz sobie to wyobrazić, to zastanów się, jak dużo rzeczy byś wtedy pragnął. Ale to jest w ogóle świetny temat, bo kontemplując swoje pragnienia, można wtedy docenić tą esencję życia, docenić minimalizm, docenić bardziej bycie niż posiadanie, docenić to, co się ma i odnaleźć poczucie wartości w czymś innym niż tylko w posiadaniu albo stawaniu się. To jest jedna z najbardziej rozwijających prac nad sobą, jakie można wykonać, najbardziej uwalniających. Można zbudować sobie naprawdę mega fajne poczucie wartości, takie którego nikt ci nie da, nikt na tym świecie, nikt. Żaden terapeuta, żadna sesja coachingowa, żadne szkolenie, żadna kolejna książka na temat poczucia wartości, żadna afirmacja nic ci tego nie da. Ta kontemplacja może ci to dać, to zrozumienie może ci to dać, ta obserwacja może ci to dać. Um, i gwarantuję Ci, że to, co uzyskasz i osiągniesz, będzie mega bardziej, dużo bardziej satysfakcjonujące niż cokolwiek, co usłyszałeś od kogokolwiek, czy dowiedziałeś się od kogokolwiek. Tak, temat braku. Skąd wiemy, że czegoś nam brakuje? To jest w ogóle mega fundamentalne pytanie, i każdy powinien sobie na to pytanie odpowiedzieć: Skąd wiesz, że czegoś Ci brakuje? W większości Twoje poczucie braku bierze się z pragnienia. Czyli Ty nawet nie wiesz, że czegoś Ci brakuje, Twój umysł od razu tworzy pragnienie. I moim zdaniem to jest moment, kiedy wszyscy powinni wcisnąć pauzę i się naprawdę nad tym głęboko zastanowić. Skąd wiesz, że czegoś Ci brakuje? Gwarantuję Ci, że nie wiesz tego. Gwarantuję, gwarantuję ci, że nigdy praktycznie się nad tym nie zastanawiałeś. Gwarantuję ci, że w większości czasu w Twoim życiu Twój umysł od razu tworzy pragnienia. Nawet nie zastanawiasz się nad brakiem. A mało tego, większość tego poczucia braku, tak, to jest nadal jakaś em, tęsknota albo emocjonalna krzywda, albo nuda. Nudzisz się po prostu. Albo powiedzmy, no, jesteś głodny tak i jakieś Twoje potrzeby są niezaspokojone, to też może wywołać brak. Albo jesteś do kogoś przywiązany i daną osobę utraciłeś, tak, czyli to nadal jest po prostu przywiązanie e, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. E, chcę troszeczkę tutaj e, jakby zostawić ten temat dla Was, bo to jest coś moim zdaniem bardzo osobliwego poczucie braku. Ja Wam gwarantuję, że nigdy w życiu praktycznie nie doświadczyliście poczucia braku. W większości to, czego doświadczyliście, to są emocje, to jest na przykład smutek, to jest nostalgia, to jest jakaś tęsknota. E, pomijam tu kwestię głodu, tak, fizjologicznego, czy jakąś potrzebę. Tak? W większości to będą pragnienia, jakieś mentalne obrazy. E, posiedźcie sobie na tym, bo w duchowości często się mówi, a. Bo jesteś wybrakowany, czegoś ci brakuje, bo musisz sam to sobie dać, o sobie pomedytujesz, to sobie to dasz, tak? Ale nie tłumaczy się tego, czym jest ten brak, co to znaczy. Dać to sobie, to, coś, dać sobie miłość, tak? Dać sobie poczucie wartości. Większość osób słucha tych teorii ich nie rozumie, albo stosują jakieś rady i wskazówki i one nie, nie, nie działają. Um, jeżeli mocno nad tym posiedzicie, tak? I, i tak szczerze. Obserwujecie swój umysł, to doznacie pewnego rodzaju wglądu i, i zrozumienia, jak to działa. No ja na razie tutaj nie, nie podam wam rozwiązań tak, na braki i pragnienia. W większości po prostu trzeba odpuścić i racjonalnie do tego podejść, które rzeczy chcemy zaspokoić, a które odpuścić. Tak? Ale finalnie chodzi o to, żeby zrozumieć to, jak działa Twój umysł, w jakie nawyki wpada, w jakie schematy wpada. Jakie są jego powtarzalne wzorce? Co sprawia, że czujesz się nieszczęśliwy? Jaka jest przyczyna Twojego nieszczęścia? Zrozumieć, jakie emocje temu towarzyszą i na poziomie ontologicznym, czyli pracy poznawczej, pracy ze swoją percepcją, pracy ze swoimi przekonaniami, czy myślami, czy emocjami. Chodzi o to, żeby Odpuścić te rzeczy, które są nieprawdziwe, które zostały stworzone przez umysł w jakiś sposób, w jakimś celu, albo świadomie, albo nieświadomie, coś, co kiedyś zainicjowałeś, coś, w co uwierzyłeś, coś, co wpadło ci do głowy, coś, w co wierzysz na co dzień, żeby to po prostu zakwestionować, uwolnić się od tego. I w miarę możliwości pozostać z otwartym umysłem w tej wolności, bez przekonań. Natomiast, jeżeli czujesz, że potrzebujesz mieć jakieś przekonania, bo one realizują jakieś twoje potrzeby, tak, bo potrzebujesz w coś wierzyć, żeby funkcjonować, no to wtedy przynajmniej mieć tą świadomość, w co takiego wierzysz i dlaczego, żeby to nie było mechaniczne. Wdrukowane ci przez społeczeństwo, albo żebyś ty sam z lenistwa, tak? Czy z pewnego rodzaju nieświadomości nie uległ jakimś swoim przekonaniom, które są nieaktualne, albo które są szkodliwe dla ciebie w twoim życiu. I ostatni temat. Lęk przed utratą. Ja myślę, że. To jest jeden z największych lęków, jakie towarzyszą nam w życiu. To jest m.in. też lęk przed śmiercią, tak? lęk przed utratą życia, lęk przed utratą wszystkich rzeczy, które zgromadziliśmy, lęk przed utratą mieszkania, lęk przed utratą pieniędzy z naszego konta, lęk przed utratą tożsamości, lęk przed utratą poczucia wartości. Lęk przed byciem wyśmianym, lęk przed odrzuceniem, lęk przed zawstydzeniem. To są wszystko lęki przed utratą. Boimy się coś stracić. Poczucie godności, poczucie wartości, poczucie bezpieczeństwa finansowego, poczucie pewności, tak? Jeżeli boimy się utracić na przykład człowieka, boimy się utracić przyjaciela, mamę, tatę. Małżonka, dziewczynę, męża, tak, chłopaka, brata, tak? kogoś z rodziny. Boimy się utracić jakieś nasze ukochane zwierzątko, to, to nadal podlega lękowi przed utratą. Dlaczego lęk przed utratą tak bardzo nas boli? Ponieważ przywiązujemy się do rzeczy, które dają nam. Największe poczucie pewności, przewidywalności dają nam poczucie bezpieczeństwa i mógłbym to, mógłbym to nazwać takiej emocjonalnej satysfakcji albo emocjonalnej więzi to też podlega poczuciu bezpieczeństwa. I utrata tych rzeczy to jest duży ból dla nas. To jest też związane z tym, że nasz umysł, Rzeczy, które. z którymi się wiąże, z którymi się identyfikuje, traktuje bardzo mocno jak część siebie. Czyli te rzeczy, które zapewniają nam największe przetrwanie, zapewniają nam największe poczucie pewności, przewidywalności, dają nam największy komfort psychiczny, one będą w naszej psychice: tak mocno powiązane ze wszystkimi naszymi myślami i emocjami, że umysł, mózg będzie traktował te rzeczy jak część siebie. Dosłownie jak siebie. Jak ego, tak? Jeżeli mamy to ego, które w gruncie rzeczy identyfikuje się tylko samo ze sobą, czyli ja, i pod obrazem mentalnym mamy nasze ciało, tak? To jest fundament naszego ego. To w skład tego ego może być tam też tak jakby zawarte na przykład nasze przekonania na temat siebie ale też na przykład pieniądze które mam na koncie nasi bliscy znajomi obrazy jakie mamy dotyczące tych osób tam mogą być też rzeczy które zapewniają nam przetrwanie nasze mieszkanie samochód nasza praca Narzędzia, którymi wykonujemy naszą pracę, nasza cała wiedza, nasze kompetencje i umiejętności, tak? Nasz zawód. Na przykład, jeżeli masz lęk, że w przyszłości AI zastąpi ciebie w pracy, to popatrz, ilu strun tutaj dotykamy. Dotykamy Twojego pragnienia bycia kompetentnym. Dotykamy Twojego przywiązania do Twojego zawodu, dotykamy Twojego braku pewności i dotykamy Twojego lęku przed utratą pracy. Tak? Dotykamy praktycznie wszystkiego. Ale jeżeli weźmiemy na przykład inny lęk, załóżmy, że boimy się, iż Putin napadnie Polskę, tak, że zaczną rakiety nam spadać na głowę. To zaraz mamy przywiązanie do poczucia bezpieczeństwa, pragnienie, żebyś tak nie zadziało, e, mamy brak poczucia bezpieczeństwa i mamy lęk przed tym, że utracimy stabilność w naszym życiu. I to są wszystkie rzeczy, które budują nasz umysł, nasze ego, nasz fundament siebie. I teraz, jeżeli będziesz obserwował swój umysł. Będziesz prowadził dziennik, będziesz prowadził kontemplację. Zaobserwujesz, że praktycznie każdego dnia dzieje się coś w Twoim życiu, co dotyka przynajmniej jednej z tych strun. Wywołuje poczucie braku, wywołuje przywiązanie, lęk przed utratą, pragnienie, itd., itd. i tak dalej. I Szczerze, to jest piękne i to jest fajne i to jest zajebiste. Dlaczego? Bo zwracając na to uwagę, yy, możemy zaobserwować to, jak bardzo jesteśmy ludźmi, jak bardzo jesteśmy uzależnieni od rzeczywistości materialnej. Możemy zaobserwować to, jak bardzo jesteśmy wrażliwi. Możemy zaobserwować to, że kryteria, którym się kierujemy przy ocenie siebie i świata, może niekoniecznie są aż tak bardzo obiektywne, tylko są bardziej subiektywne. Że może kierujemy się wewnętrznymi motywami bardziej niż nam się wydaje, że może jesteśmy bardziej samolubni, niż nam się wydaje, może nie jesteśmy aż tak bardzo oświeceni, jak nam się wydaje. A może nawet kierowanie się takimi kategoriami, jak oświecony, tak? bycie oświeconym lub nie bycie oświeconym e, nie ma kompletnie sensu, bo to też jest pewnego rodzaju przywiązanie. Bo załóżmy, że jestem przywiązany do oceny siebie jako oświecony, Mam pragnienie bycia zajebistym, tak? Odczuwam brak tego, że inni ludzie na przykład nie zwracają na mnie uwagę i boję się utracić swoje poczucie tożsamości, tak? I to jest taki pewnego rodzaju kompleks, który sprawia, że um, kierujemy się kategorią oświecenia, bardziej z poczucia braku, um, Niż z, jakby, jak, niż z jakiejkolwiek niż z jakiejkolwiek innej motywacji i wtedy możemy się zastanowić, czy taka motywacja jest właściwa i czy może lepiej byłoby najpierw zaadresować problemy z motywacją tak? z tymi różnymi e, schematami umysłu czy, czy, czy takimi podstawowymi e, emocjami, bodźcami które skłaniają nas ku temu, żeby żyć i zaadresować jakieś różne braki problemy i na tym się skupić niż na samym poszukiwaniu oświecenia. A być może obserwacja umysłu, kontemplowanie braku, przywiązania, pragnienia, lęku przed utratą czegoś, będzie nas naturalnie pchało ku oświeceniu. Nie chcę wam dawać jednoznacznych odpowiedzi. Ja mam te odpowiedzi sam dla siebie. Chcę, żebyście naprawdę włożyli w to pracę, wysiłek i swoje własne przemyślenia. Chcę, żebyście odkryli coś unikatowego, co jest dla was unikatowe. Chciałbym, żebyście wpadli nawet i na całkowicie inny sposób myślenia inny od mojego własnego. Żebyście ten proces obserwacji, badania, yy... Doświadczania siebie, żeby on był autentyczny dla Was. Żeby to było autentyczne, prawdziwe dla Was. Nie skopiowane, tylko autentyczne. I gwarantuję Wam, że odkrycia, których dokonacie, będą przynosiły Wam za każdym razem więcej satysfakcji, więcej zrozumienia siebie, więcej współczucia i miłości do siebie. Szczególnie jak zaobserwujecie to, jak bardzo mechaniczny jest umysł, jak bardzo jest w pewnym sensie no, głupi. Nie w takim sensie, że trywialny tak, i małostkowy, tylko w takim sensie, że ma on wiele cech, które po prostu sprawiają, że umysł zniekształca percepcję rzeczywistości, żeby dopasować percepcję rzeczywistości do tego, w co sam wierzy. I w ten sposób się po prostu ogłupia. A prowadząc tą obserwację, pracując nad sobą, jesteśmy w stanie zrobić coś więcej, co wykracza poza mechaniczność umysłu i otwiera go na całkowicie nowe zrozumienie świata. Przede wszystkim rozwijamy świadomość. Świadomość. Coś, czego brakuje w naszym społeczeństwie. Ja, mam na imię Damian, dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego nagrania. Zachęcam Was do wspierania kanału na różne możliwe sposoby. Zostawcie, proszę, łapki w górę. Zostawcie swoje przemyślunki, Wasze komentarze. Udostępnijcie ten film znajomym na social mediach. Jeżeli chcecie wspierać projekt finansowo, to na dole są również linki. Serdecznie Wam dziękuję za wszystkie wpłaty. To też motywuje do, do, do działania, do rozwoju. Przede wszystkim daje mi poczucie, że jesteście zaangażowani w to, że, że Wam zależy na czymś takim głębszym, czymś takim, czymś nowym, czymś świeższym. Czymś, czego brakuje na YouTubie. Tego nie ma na YouTubie. Ja wiem, że tego nie ma. Bo ja nagrywam to, co ja chciałbym oglądać na YouTubie. I gdyby to było, to bym tego nie nagrywał. Też chcę się dzielić z Wami swoim doświadczeniem. I mam nadzieję, że, że to troszeczkę sięgnie głębiej. Niż tylko takiej, powiedzmy, powierzchni. Dzięki, jeszcze raz. I myślę, że wesołych świąt. Nie wiem, kiedy wrzucę to wideo do końca, bo y, mam różne plany teraz y, w przyszłości, ale chyba tak, chyba, chyba wesołych świąt. Święta teraz będą. Widzicie, to oglądać, święta, tak. Buźka.